Cześć, czołem, z tej strony Kazox i witam was w kolejnym odcinku nowej serii, teraz Gears of War 4. Ogólnie przepraszam was za długą, bardzo długą nieobecność, ale niestety chwilowo mam problemy z... może nawet problemy osobiste, które muszę załatwić i to zajmuje obecnie mój cały czas. Ale z okazji premiery, która będzie ogólnie chyba 11 zapowiedziana, a udało mi się zdobyć grę wcześniej, chcę się z wami podzielić kampanią z Gears of War 4. Dodatkowo jeszcze chyba postaram się zaraz, jakoś za niedługo, też rzucić odcinek z Mafii 3, bo akurat też dzisiaj ma premierę. Dobrze, tak więc nie będę dalej tam zwlekał i zaczynamy kampanię. W pojedynkę, oczywiście gra w języku polskim, wydana na tylko Xbox One i PC z Windowsem 10. Tak powinno się grać. Rozum ci odjęło. Pierwszy raz z Gears of War. No z tą czwórką tak, ale z poprzednimi no... Nie wiem, zagramy na normalnym poziomie, nie będę raczej owijał i zobaczymy jak tutaj się leci na normalnym poziomie. Najbardziej zawsze staram się zaprezentować rozgrywkę niż trudność, bo tak to mogłem zaczynać każdą grę na najwyższym poziomie trudności, ale to by nie utrudniało przyjemność oglądania. Dobrze, to jakieś... z tego co wiem, wydarzenia rozgrywają się wiele lat po zakończeniu trzeciej części i nie gramy już Markusem, tylko jego synem. I właściwie to z tych zwiastunów jedynie nie wiem, bo jakoś tak nie sprawdzałem, bo wiem, że wyszły odcinki już tam przedstawiające początek fabuły, ale starałem się omijać je, żeby nie zdradzić sobie nic i mieć niespodziankę. No i chyba tutaj wada konsoli Xbox One. Wczytywanie. Ojejku, długie. A i dla wszystkich, którzy kupili sobie grę, ostrzeżenie od razu. Pierwsza łatka 11 giga. Więc zanim zaczniecie jeszcze grę, to jeszcze trochę wam się pościąga aktualizacji. Dobra, dawajcie, bo ja chcę już zagrać, a nie chcę oglądać ekranu wczytywania. O! To jest problem. Jeszcze raz. Tego jeszcze nie było. Co, nie możesz stworzyć gry? To by było kupić grę, żeby można grać w kampanię, a nie można odpalić kampanii. No nie gadajcie. Chyba, że co, okazuje się, że mogę grać w kampanię tylko po wyjściu gry oficjalnie, a tak to mogę na razie grać tylko w multi? Nie no, to by było po prostu trochę głupie rozwiązanie. No przecież no, nie po to kupuję grę z wcześniejszym do niej dostępem, żeby nie móc zagrać w ogóle w tryb fabularny. No to chyba kpina jakaś jest. Nic, miejmy nadzieję, że się wczyta. Chociaż widziałem już wersję, gdzie grali i mogli zagrać na wersji przedpremierowej. Zaraz muszę doczytać sam, bo sam nie jestem pewien. Dawaj, wczytuj się, gro. O kurczę, to mnie teraz zagwozdka złapała. O, lecimy? Bo zniknęło wczytywanie. Jest, dobra. Udało się. Prolog, wspomnienie. And we're back. Finally today in New Ephira. First Minister Jin commemorated the 25th anniversary of the end of the Locust War. Today, we are humbled by the presence of two generations of men and women who braved every danger, who fought the battles that made us what we are, including the most pivotal encounter of the Pendulum Wars, Ashfo Fields. Oh, Spamia. Santiago! I'll spare you the inspirational speech, Private. You know what to do. Yes, sir. All right, let's do this. Może ja będę mógł grać? Dwa lata przed nim inwazji. Dobra, czyli chyba ja będę grał tak. We take down those towers, cripple their communications, then raid the lab. Command wants the Hammer of Dawn, Command gets the Hammer of Dawn. Tak, to jest taki wstęp.
Wow, dobra, dobra, spokojnie. Move it, gears! We're only gonna get one shot to extract those planets. Once we take down the comm towers, this entire base is cut off. Yes, sir. To jest niż wieżę komunikacyjną. You've got indies! Up top! Take them out! Get in the cover! Dobra, jeden poszedł. Nice shot! Wychyl się, no, dawaj. Dobra, pojechał. Way to go, private! Keep pushing, tower's just ahead! Czekajcie, mogę zamienić, czy nie? Nie, tam wolę swoją broń. Come on, the major's waiting! No raz pamiętam bieganie. More indies! They're dug in! Get around and flank them! I got you, knuckle, all right? Ready to go! One less thing to worry about! What the hell? Thank you, that was beautiful. Dobra, dobra, idziemy dalej. No przeskakuj. Na boje. A. Okej. Nie chcę zmieniać broni, bo mam bardzo dobrą broń. Leader, green one. Approaching bonfire. Roger that, idę, green idę. One. And sweet hell, these are dumb code names. Co mi się nie podoba, ta zmiana tych... Okay, plant a charge on that tower. Okay, chciałem podłożyć ładunki, czy podejść? Plant the charge. Dobra. Charge planted. Leader, our match is lit. Roger that. We're lighting our bonfire in 3, 2, 1. I pięknie to wyszło. A tam? O właśnie. Uj, lecą wasze nadejmy. Yes, sir. The lab's just beyond that security gate. Push up! I strzelajcie do nas, ludzie. Machine gun nest! We're splitting up. You two, take left! Squad, take cover! Robię co mogę. Don't let him pin you down. Move up. Now get a frag in there. A, dobra. Come on, get a frag in there. Co robię? Nice. Now get through that door and don't mind the mess. No domyślam się, że tam jest jakiś bałaganik. I otwieramy. Rozniosło was. Troszkę. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Tam nic nie ma? Bo trzeba sprawdzić, wiecie o co jest, widzicie? I mamy pierwszą znajdźkę. UNR, raport bezpieczeństwa. Widzicie, jak wiedziałem, żeby tutaj pójść? Dobra, idziemy dalej. Co nas czeka tutaj na górze? You two, you have the security codes. Override that gate. Znam kod. Ojejku. With that, this raid is officially underway. Let's go.
You know the drill. Eliminate the guards, get inside the lab, grab the plans. Then we ghost. So what does this Hammer of Dawn thing do? It wins the war. And if we do our job right, every system here is wiped. And the indie scientists get an offer they can't refuse. All right, we're in. Let's go! I can stop. Nobody stop! Lab's up ahead. Oh, take him out! Come to end that! Prepare! Keep going! And to the edge of your labia! Open up on him! No, wyklucie, tylko właśnie. O to chodzi. All right, we're in. Time to rendezvous with the major. Come on. I co? Wy nie idziecie ze mną? Dobra, idziecie. To nie jest mój, dobra. Nasi czy co? Nice to see you're not dead, Private! You too, Major! Let's take out these Indies so we can get on with the goddamn show! Yes, sir! Indy! Coming from the lab! Dobra, dawaj, nie możemy się... Chcę strzelić. Good one! Keep it up! To w nas strzela. Ja? Chował się, to nie on był. No nie, on za mnie. Pięknie. Lab secure, Major. I have eyes, Private. Now, let's get those plans. No powiem ci, nie, to nie jest takie proste, jak się wydaje. O, kod zna, dalej. Step aside, Private. Looks like these indie scientists aren't too eager to meet us. Bruce! Be a deer and rip this door! Gears, listen up. If we're not out in 10 minutes, abort mission and get the hell out of here. Okay, Santiago, time to meet our new friends. Right behind you, Major. Hey, come on, Robbie. Hold him back. Wow, co to było? Hold your position. To jeszcze strzela we mnie. Jeszcze ktoś? O chłopie, nawet nie masz co tam spróbować. Jeszcze ktoś? O, dziękuję, to było proste, ale skuteczne. Cleaner, proceed to the beach for Marlin extract. You hear that? Mortars! Oh shit. Control, we got mortars incoming! And I suggest you run, Major. To the beach! Go, go, go! Run, get out of here! A ja to co, umrę? Don't stop!
Już biegnę. I dziękuję. Udało nam się chyba, czy nie? Kto zginie? When Valiant Cog forces captured the UIR's plans for the Hammer of Dawn, we ensured our survival in the worst conflict our world had yet known. Whoa. But only 2 years later, a new horror, a new enemy, a new war. Control, be advised, divert the colonel's convoy. Sorry, Corporal, we're almost there. Negative, negative, Control. The House of Sovereigns is a red zone. Corporal Kim, this whole city's a red zone. Understood, Control. Come on, Gears. Colonel Hoffman's convoy is gonna need protection. No, she's going in. We're coming in hot. Almost there, Control. O kurde, co tu się dzieje? That's the convoy! Look out! Look out! More of those goddamn things! What the hell is even happening? Let's go! Who's up there? Hey, Ayan! Come on! We got this! Czekajcie sekundkę, bo telefon mi dzwoni. Sorki trochę za hałas, ale akurat miałem podłączony. Poczekajcie sekundkę, tylko się poprawię. Lecimy dalej. Ej. Cholera. Co to jest? Co to jest za cholera? Save your ammo, Gears! Guns don't work for shit on that thing! We need something bigger! Corporal, there's a Hammer of Dawn in that van! On it! Soldier, dobra. Secure that hammer! I'll take those! Tylko zajmijcie go czymś. O to chodzi, dziękuję. Wow. No dawaj, zabiję go. Jeszcze dawaj. Ej, ale... Nie, ciągle atakujesz jeszcze mnie. Ej, czemu? O to chodzi. What the hell are those things? What's your name, Corporal? Kim, sir. Lieutenant Stroud and I need an escort. Congratulations, you're it. Colonel, we need to get inside. Now. I've got the code for the door, Colonel. Well, good for you, son. Bravo. Hold these stairs with that hammer. I'll be back when I can. Czy ja mam młode walczyć? No, żartujecie sobie? Oh, man! This is bad! All right, you heard the corporal. Don't let him inside! They're coming right at us! Use the hammer! Oh, shit! Look out! Push him back! Push him back! We need some goddamn reinforcements!
not gonna happen! Keep fighting! Whoa! This is insane! Oh, it's the same. Do not let them near the door! Is that all you got? Whoa, to the door. I owe you one. Oh, yeah! O, tam mi chodzi. Pięknie. What is that thing? Who the hell cares? Fight! Dzięki, dzięki, dzięki. Ale oj, odsycajcie mnie. That was fun. Holy shit, you got it! Another kolejny? Znowu no. I, o. No, kolejny? O, co teraz? O kurde. I po nas. Hundreds of thousands were dead. Emergence Day had earned its name. Like many of you, I was only a child then. It was a dark, terrible time. And our victory was in no way assured. Wow. O, 17 lat po zimnej inwazji. Anvil Gate. I dziękuję. I know you're medics, but we need everyone on that wall now. Get that soldier back on his feet. Czy to jest nauka leczenia? Walk it off. All right, gears. Get up that ladder. What happened? Oi, come on up. Where the hell am I? I gave you a goddamn order. Get on that wall. Okej, jak? Dobra, już nie pytam. Jedną ręką, co tam? Chainsaw your way out. Get on that wall. No, czyli cięcie lancerem. I to mi się podoba. Holy shit. We gotta clear this wall. Ej, odstajcie mnie. Walczę. Come on! Don't let him up! Dobra, lancer, wracamy. I co teraz? O kurde! Muszę strzelić to teraz? A nie, drzwi nam się otworzą. A kurde, moja wina. No wykręć się. No.
No, all ideme, right, ideme dalej. Someone mount that turret and throw some hell down there. Aha, dobra, z nim co wyszedłem. A, przegrzewaj się, dawaj. No, ostudź się. O! Co to jest? O kurde! But against all odds, a brave group of soldiers led by Marcus Phoenix finally ended our locust nightmare. No. No, udało mu się. How dearly I wish Sergeant Phoenix could be with us here today. Stop and think about the men and women whose sacrifices guaranteed our survival. Thanks to them, we fought through the long twilight. We built a new prosperity. The world the new COG has ensured knows no war, no suffering. It's a world of safety, of family, a world finally at peace. A tu kto jest? Hey, you coming? Just give me a sec. For a butterfly? Yeah, look. You know how this little guy starts out? Trying to stay alive. True. But if it survives, and most don't, it finds a way to change. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. It gets wings, claws. It slashes its way out of its cage, and then it's new and beautiful. You shouldn't have come. Save your breath, JD. That one, she's a mother's daughter. She really is. I really am. Okay, pierwszy rozdział. Pierwszego rozdziału. Pierwszego aktu, sorry. We used to protect COG settlements. Now we're about to raid one. Is that ironic? Technically, no. Raiding is what outsiders do. Until you two showed up. Now, boring. Better bored than dead, old man. There's a difference. No, robocik. Oops. No alarm. Thank you very much. Uh-oh. Yeah, we're not gonna be bored. Dead, on the other hand. That's not the security alarm. Oh shit, wind flare! We can take cover inside the settlement! To the wagon, all of you! Go! No, it's just do osady. O Jezu, jaki mur mają. To konny wóz? To nie koń, okej? Microsoft Studios. Wow! The Coalition, czyli nowy projekt gry. Oni robili chyba remake jedynki, która wygląda super, powiem. Oscar, hurry! We gotta beat that wall! Gears of War 4.
Pamiętam, że na wszystkich scenach pojawiło się tylko Gears 4, dopiero później wrócili do Gears of War 4. Aha, czyli teraz jesteśmy... Ta pierwsza trofka. I wracamy na wizję. O, widzicie? Drzewko wyrosło sobie. Now what do we do? We should head for that crate. Okay. Shit! We gotta get past that fence. Yeah, but how? There's no gate. Then we gotta knock it down. Ah! Whoa! Ja mam pomysł. Właśnie to samo wpadłem, jak zanim pokazali mi to. Uuu, czekajcie, nie wychodźcie jeszcze. Go, go! Dobra rada, wiesz? We should be okay here. Oh yeah? The final okay. Not immediately dead. Holy shit! Wow, co to było? Żyjemy czy nie? No dawajcie, dawajcie. Po burzy. What I miss? Everyone okay? Case still has her hat? Good. Good. Hey, ugly. You stay here, okay? O, mur się zamknął. So runaways. These big cog walls make you feel a little homesick. Wow! Again with this runaway bullshit? You know we don't need you, right? Raina told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. I don't need a babysitter, Uncle. Then call me a chaperone. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I was still a little drunk. Fajnie wiedzieć. I on z nami walczy. Cox settlements are built from the inside out, which means the fabricators in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise a robot, my guy. We used to command DBs, remember? Oh yeah, like a settlement too. Hey, that wasn't their fault. You got bigger problems than stubbornness, young one. Dawajcie, no i co teraz? Chyba jak będzie możliwość, czyli właśnie w tym momencie zapauzuję i zakończę ten odcinek, ale zaraz oczywiście pewnie wrócę i nagram kolejny. Dobrze, moi drodzy, tak więc mam nadzieję, że odcinek się bardzo podobał, bo mi bardzo się podoba sama gra, więc jestem zadowolony. To są po prostu dobre, stare Gearsy w mechanice. Tak więc, jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, może subskrypcję, jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich materiałów. A tak więc... Co więcej mogę powiedzieć? Żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie!